Dzień dobry Państwu, Jan Tomaszewski z naszego studia Gazety Polskiej. Proszę Państwa, dzisiaj moim gościem i Państwa oczywiście jest Pan Profesor Jan Rylke. Pan Profesor przed chwileczką do nas dojechał z Akademii, miał wykłady. Pan Profesor jest dosyć ciekawą osobą, bo jest z jednej strony artystą, z drugiej strony ogrodnikiem, jak sam powiedział. Z jednej strony artystą, malarzem, z drugiej strony akcjonistą. Też. Też, tak? Ostatnio przeglądałem sobie Pana pracę i między innymi znalazłem taką akcję pod tytułem Feministki. Tak. Było, ale to ja występowałem jako właśnie, reprezentant sztuki feministycznej. No właśnie. Jak to ma się do współczesności w tej chwili? Znaczy to ma się przede wszystkim do sztuki ogrodowej, bo współorganizuję taki festiwal ogrodowy w Bolestraszycach i tam potrzebny był postać ogrodniczki jako takiego symbolu wystawy. No i zrobiłem ją, ale jeszcze nie zawiozłem i wykorzystałem do performance'u. No przy okazji rozbierania, ubierania. Czyli krótko mówiąc, Pan Profesor nie jest nowoczesny. No, powiedzmy współczesny. ale nie jest tak jak we Francji w tej chwili, co żeśmy usłyszeli dzisiaj, że ma być już zniesione słowo ojciec i matka, tylko ma być, zdaje się, rodzic. No, żeby nie obrażać innych. No tak, no, ja już jestem w tym wieku, kiedy to te sprawy nie są dla mnie takie istotne. Mogę występować jako kobieta w sztuce feministycznej, jako mężczyzna. No właśnie, ale również jako i wilk. Tak, jako wilk też. Bo, proszę Państwa, proszę sobie wejść na stronę Pana Profesora. Można to znaleźć bardzo łatwo w Google'ach, Jan Rylke. I tam znajdziecie Państwo bardzo ciekawe i obrazy, ale i również filmy z działania akcjonisty. Performerski. Akcjonisty Rylkego. Tak. To były trochę ale właśnie co charakterystyczne, nie wiem czy to się zgadza Pan Profesor ze mną, że w Pana działaniach tych akcjonisty dużą rolę odgrywa farba i obraz. Mimo wszystko. Nie są to takie tego typu, które w tej chwili bardzo często się powtarzają, jak nasz przyjaciel któryś powiedział, zdaje się, że Andrzej Newelski powiedział, że akcja składa się z trzech zapałek. Nie, to znaczy swego czasu byłem tak bardziej minimalistyczny, ale teraz to się, performance się, że tak powiem, rozrósł i bardziej, tak jak happening, bardziej jest teraz taki parateatralny niż emocjonalny. Tak. A do tego wszystkiego jeszcze Pan pisze wiersze i sztuki. No tak, no jako artysta to piszę też wiersze. Czyli tak, ogrodnik, tak. Poeta, tak. Pisarz. Mhm. Malarz? No, tak. No, ale to performista? Wystarczy. No, nauczyciel. No tak, to oczywiście. No, jeśli profesor habilitowany, no to... Z czegoś się żyje. Dobrze, to teraz już nie będę przerywał, tylko od razu poprosiłbym Pana o wytłumaczenie swojej sztuki. Dlaczego taka, a nie inna? Bo jest dosyć, no jak tu Państwo widzicie z tyłu, no dosyć, delikatnie mówiąc, drastyczna. To znaczy robiono takie badania na temat odbioru współczesnej sztuki i one są bardzo dla sztuki niekorzystne. Ten odbiór społeczny jest bardzo negatywny. Zawsze starałem się, żeby sztuka czasami jest sztuką elitarną. Właśnie performance jest raczej sztuką elitarną. Natomiast lubię też, uprawiam też sztukę religijną, gdzie mam odbiorców w mojej parafii czy w sąsiedniej parafii. I też staram się robić taką sztukę, która
porusza pewne problemy współczesne, chociaż mnie jako malarza bardziej interesuje zagadnienie koloru czy formy, ale mogę to ubrać też w pewien strój taki bardziej fabularny, prawda? Czyli pan by siebie zaliczył do... Czy można w ogóle jakoś to, jakieś szufladki powkładać pana, czy raczej nie da rady tego zrobić? To znaczy nie, no w szufladki to historycy sztuki to tam wkładają do szufladek, no prawda? Tak, no to historycy... Ale jak człowiek żyje, to przechodzi przez te kilka szufladek, no i już go trudno zaliczyć do jakiejś szufladki. Ale krytycy zawsze próbują zaszufladkować. No tak, ale to... Trudno powiedzieć, bo już i byłem abstrakcjonistą, i akcjonistą, i figuratystą, prawda? Czyli ta nowa figuracja, przeszedłem przez to. Tak. No, też robiłem przez pewien czas, czy kibicowałem, ale też działałem, że jako sztuka ulicy, także tutaj są różne działki, ale w zasadzie to tak można dzielić na grupowo, natomiast pojedynczego człowieka tak trudno zakwalifikować, prawda? No na pewno jestem współczesny, bo no nie mam problemów z wystawianiem współczesnymi artystami. To znaczy i organizowaliśmy klub performance. To nie jest tak, że to jak ktoś maluje realistycznie, to jest przedwojenny, chyba nie. Jak abstrakcyjnie, to powojenny. Nie, oczywiście, że nie. I ja myślę, że nie wiem, czy się pan profesor ze mną zgodzi, że przede wszystkim trzeba mieć warsztat opanowany. Jak się ma ten warsztat opanowany, ja mówię o rysunku, od podstaw, o rysunek, pędzel, farbę, to wtedy można sobie pozwolić na jakieś inne działania i przede wszystkim łatwiej jest, prawda, bo można, ma się większe możliwości pokazywania swoich myśli, swoich... Większa ilość instrumentów, tym bardziej możemy to przekazywać. To, co chcemy powiedzieć, prawda? To często, bo to jest czasem trudniej. To ja jeszcze jestem z tej starej szkoły, liceum plastyczne i akademia przez 6 godzin dziennie rysowania aktów, nie? Ale liceum plastyczne tu w łazienkach, tak? Tak, w łazienkach. I czasami to przeszkadza, także teraz jak maluję, to raczej nakładam farby bezpośrednio z tubek, żeby ten warsztat mi nie przeszkadzał, bo taka łatwość to też robi taką... Sprawność rzemieślnicza nie zawsze się przekłada na dobrą sztukę. Także tutaj to akurat nie jest. Nie bardzo się chciałem z tym zgodzić, ale... No tak, no do pewnego poziomu trzeba mieć opanowane rzemiosło. Bo jeśli nie znam alfabetu, to nie będę czytał. No. Nie, oczywiście, natomiast no, ja jeszcze jestem z tej epoki tak zwanego wykształconego plastyka, prawda? Tak. Który w zasadzie powinien wszystko robić. Dzisiaj też nie mam problemów z tabletem, czy tam z komputerem. Mhm. To po prostu jest pewien zawód wpisany. Natomiast no niestety u nas bardzo często jest tak, że no kończy się zawodostwo i to bardziej zaczyna być powołanie. Z tego się nie żyje. Tak prawdę powiedziawszy, no nie znam specjalnie artystów, którzy żyją ze sztuki, chyba że... No bardzo mało, znikoma osób. Tak, ale to raczej mają gdzieś tam etat, prawda? No nie, no są tacy, którzy tam sprzedają, no bo... No tak, no to... Tak zwani wzięci. Tak, ale to też bym nie przesadzał z tym. To są takie trochę mity. Albo się idzie na duży kompromis, ale w innej dziedzinie łatwiej zarobić jest te pieniądze niż w sztuce. Ja tutaj widzę pana książkę. Tak? A właśnie taką teraz. Ogród
Ogrody sztuk. Ogrody sztuk. Tak. Tu na okładce jest taka, robię taką serię Polak i Polak w historii świata. To jest Polka obierająca Adamowi jabłko. Potem był Polak dyskutujący z Sokratesem. Potem była Polka nalewająca wino na ostatniej wieczerzy. Potem był Polak zdobywający z wandalami Rzym. A teraz jeszcze będzie Polka oprowadzająca Mahometa po Medynie. Więc taki ciąg polska historia. Tak, ale w tej książce są również pana przemyślenia i badania. Tak, to jest taki dosyć duży projekt badawczy, wieloosobowy. I oczywiście go zamknąłem, to wszystko poszło, ale potem miałem jeszcze przemyślenia, więc zrobiłem taką krótką książeczkę na bazie przeprowadzonych badań. Bo tutaj widzę, jest wykres, to też są pana badania. Tak, no takie... Debiuty współczesnych artystów ujętych w międzynarodowym i polskim rankingu. Tak, wyszła mi to dosyć... To było pana badanie, tak? Proszę państwa, to jest... O co zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Otóż tu są artyści, którzy debiutowali w latach od 1865 do 2010, tak? Tak jest. I okazuje się, że największa ilość wylansowanych polskich artystów przypada na lata 50., pierwszą połowę. I to jest taki gwałtowny skok do góry, czyli w momentach zniewolenia największego. No, tu akurat ten ranking nie określa właściwie tutaj... artystów, bardziej politykę kulturalną, bo wylansowanie artysty kosztuje ogromne sumy, prawda? No i tak, i to by się wydawało, że to jest wbrew logice, dlatego że wtedy, kiedy Polska była raczej biedna, to było najbardziej wylansowane, najwięcej było wylansowanych i za granicą, i w kraju. Natomiast w momencie, kiedy Polska już jest, odzyskuje niepodległość całkowitą, dajmy na to, czyli w latach 90. gwałtownie to spada. Tak, no ale na świecie to spadło do zera, więc tu jest, Polska i tak jest do przodu. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak, takie zjawisko jest dziwne? To znaczy, no zimna wojna toczyła się na froncie ekonomicznym i na froncie kulturalnym przede wszystkim. I na obu frontach wygrali w zasadzie Amerykanie, też Niemcy, bo to jakby ta zimna wojna była toczona w wymiarze świata zachodniego pod przewodem Amerykanów, natomiast również Niemcy, bo mieli NRD pod bokiem i dla nich ta zimna wojna była taką wojną lokalną. No? I tak jak do 1955 roku był jeden wylansowany artysta amerykański z tego rankingu światowego, Man Ray, który mieszkał we Francji, to po 55 wylansowano ich 33. Czyli włożono w to ogromne pieniądze. A drugą taką grupą byli artyści niemieccy, których wylansowano kilkunastu. Jakie mechanizmy zastosowano? No, oczywiście była to reakcja na rozpoczęcie wojny. Tu akurat miałem ten ranking polskich artystów, ale to odnosiło się do całego świata komunistycznego, bo świat komunistyczny zaczął tą wojnę, lansując socrealizm jako sztukę mającą oddźwięk społeczny. Ona się opierała na realizmie XIX-wiecznym, który był taką sztuką już uproszczoną i akceptowalną. No. Amerykanie postąpili troszeczkę inaczej. Oni oparli się na sztuce reklamy, bo akurat mieli specjalistów w tym zakresie i wylansowali sztukę też, no to akurat głównie potem... To Warhol, ale to Czech.
No, Słowak, tak, ale no, już urodzony w Ameryce. I stworzyli no, pewien cały system, bo operowali, no, Warhol właściwie te jego prace to są kadry filmowe czy fotograficzne, nawet nie przez niego wykonywane. Tak. I stworzył ten factory, czyli fabrykę, gdzie wykonywano te dzieła. Amerykanie wprowadzili taki jeszcze system Gemini, to była oficyna, gdzie przychodził artysta ze szkicownikiem i tam rzemieślnicy wykonują mu rzeźby, obrazy w ilościach przeważnie 10-12 sztuk, które potem były przez system galerii pokazywane na świecie. Czyli to był taki no, dobrze opracowany system promocji sztuki. Podczas gdy socrealizm lansował pewną fabułę, to Amerykanie nie lansowali fabuły, tylko lansowali amerykański styl życia, prawda? Czyli to była wystarczająca siła, żeby można było tą wojnę wygrać. Oczywiście z tym się wiązał cały system finansowania. Te finansowanie nie było już przez klientów, nie przez mansardów, tylko przez no, w naszym systemie komunistycznym komisarzy, a tam byli kuratorzy, czyli pośrednicy już tacy instytucjonalni, którzy się tym zajmowali. Niemcy troszeczkę inaczej to zrobili, bo oparli się na ekspresjonizmie niemieckim, czyli jakby lewicy niemieckiej zabrali im ich sztukę, prawda? Stworzyli ten system nowych dzikich, prawda? Czyli ekspresjonizm niemiecki. No i lewica niemiecka została, że tak powiem, na lodzie. Widziałem pańskie ogrody również. No to jest też dzieło sztuki, bo różnego rodzaju tam baranki z drewna powkładane. No tak, właśnie. Postacie kobiet, jakieś, no nie wiem, co tam były, jakieś takie słupy wewnątrz kobiety powkładane. No tak, no to ta ogrodniczka, co była w tej sztuce feministycznej. Słucham? To ta ogrodniczka, która występowała w sztuce feministycznej. Aha. No ale to też jest fantastyczne działanie pana profesora, bardzo mi się te ogrody podobały. Proszę państwa, proszę to sobie zobaczyć, to również można w internecie zobaczyć. Ale też widziałem pana inne obrazy naszych przywódców. A porządnie wyglądali. Porządnie, rzeczywiście obrazy, portrety, proszę państwa, to są obrazy naszych przywódców od czasu Jaruzelskiego. Nie, Bieruta. Bieruta, tak, Bieruta, kończąc na obecnym panu, tak. Tylko dlaczego pan tam taki jest biedny i na czworaka pod nimi chodzi? Dlaczego na czworakach chodzę? Bo pan już kilka razy widziałem, w różnych miejscach chodził pan na czworakach. Jako wilk przebrany również chodził pan na czworakach. To była taka troszeczkę performerska zabawa, że do poszczególnych okresów, bo to się nazywało poczet moich władców, do poszczególnych okresów odgrywałem pewne scenki zarówno dźwiękowe, jak i ruchowe. No tak. No i przez dużą część historii ta historia się odbywa, że tak powiem, w parterze, prawda? No właśnie, to właśnie. Ale dlaczego? No dobrze, no i z wilkiem też. No wilk, no to wilk to chodzi na czterech łapkach, no to ale to nie był, proszę państwa, normalny wilk. Nie, to był wilk tasmański, którego teraz zamierzają sklonować, którego no myśmy, że tak powiem, starli z powierzchni ziemi, prawda? I tam pan błaga Pana Boga, dlaczego żeś to no, dopuścił do tego? To znaczy, tu jest taka znowu cienka historia, bo po drugim Soborze Watykańskim jakby nasz stosunek do świata i do zwierząt uległ zupełnej zmianie. To jeszcze się nie przebiło, ale tutaj no,
to jako ci bracia mniejsi, jeżeli skrzywdzisz, to tak jakbyś troszeczkę skrzywdził człowieka, bo to też jest stworzenie Boże. Ale o tym się w kościołach nie mówi, niestety. Ja to bardzo żałuję, dlatego że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, ja po przyjeździe do Polski po prostu byłem przerażony tym wszystkim. Ja wiele lat byłem za granicą i muszę przyznać, że tam, gdzie ja mieszkałem, w tym państwie, nie widziałem ani jednego psa na łańcuchu. A to znowu dygresja. Mhm. Przepraszam, bo zaczynam się nakręcać. Nie, bo to są takie, że tak powiem, każdy obrazek ma jakąś swoją historię. Tu jak pan mówił o tym, to jest dosyć zabawne. Właśnie. Bo ja nie chciałem tego, bo to jest najgorsze dla artysty, jak ktoś mówi, co pan miał na myśli malując. To znaczy, to zostało namalowane już po 1989 roku, gdzie uznałem, że należy skończyć, że tak powiem, z epatowaniem się klęskami. Tak. I że jednak zniewolenie to jest zniewolenie i należy je pokazać bezpośrednio. Aha, to jest absolutnie logiczne. Tak, natomiast to jest ciekawa anegdotka, ponieważ to jest troszeczkę na wzór Polonii Matejki. Tak. Z tym, że Matejko, no, jako artysta płodny, to się zainspirował Francją, która spłaca kontrybucje. No i na podstawie takiego sztychu wtedy kursującego po Europie namalował Polonię, nie? Tak. A ja namalowałem po tym sztychu i po Matejce. No ale zaproszono mnie na wystawę matejkowską do Krakowa, do Muzeum Narodowego. Posłałem ten obraz jako, że tak powiem, przykład właśnie inspiracji matejkowskiej, ale niestety nie został przyjęty. Ale u nas jest przyjęty, a na górze jest napisane replika obrazu skradzionego z Zachęty. A to tak, bo tam kiedyś robiłem, współpracowałem ze świętej pamięci Januszem Boguckim, który rzeczywiście był taką bardzo światłą postacią w świecie sztuki. No i robił taką wystawę w Zachęcie, a przed Zachętą zrobiłem taki namiot, gdzie była najnowsza historia Polski, prawda? Mhm. No i między innymi ten obrazek był, ale ten został zwinięty przez jakiegoś zwiedzającego, więc... Żeby to duży obraz? No taki jak ten, no to one tam wisiały w tym namiocie. Się chodziło jak przez szafę z ubraniami, tam się można było przeglądać, nie? Aha. No to powinna być replika obrazu skradzionego z sprzed Zachęty. Tak, tak. No, Zachęty. A w którym to było roku? Uj, to był chyba tak, no Bogucki to robił tak na początku lat 90. chyba, ile pamiętam, aha, prawda? Bo to już nie było stan wojenny. Mhm. Czyli... W stanie wojennym to on robił na Żytniej, ale to tam też uczestniczył. A to w kościele, tak? Tak, tak, tak. Na dole tam. Mhm. No tam ja pamiętam, że na Żytniej również właśnie przed 90. była ostatnia wystawa retrospekcyjna mojego ojca. No, właśnie. I tam były właśnie grafiki z okresu wojny, powojenne i przedwojenne nawet. I to była chyba ostatnia już jego taka wystawa. To była w ogóle ciekawe miejsce. Ciekawe miejsce, bardzo ciekawe. Tak, i tam jakby się broniły dobre prace, bo nic ich nie wspomagało, tak jakby powiedzieć. To nie jest tak jak na salach wystawowych, kwiatki stoją, ściany na biało pomalowane. I tam jedna była jeszcze charakterystyczna, proszę państwa, historia. Mianowicie tam był dom opieki dla bezdomnych. I przychodzili ci bezdomni na te wystawy i muszę państwu powiedzieć, że to było najbardziej wzruszające. Oni byli bardzo przejęci tymi wystawami. Pamiętam, przynajmniej po wystawie mojego ojca, oprowadzali zwiedzających. Oni się nauczyli tego wszystkiego. Nie wiem, czy tak samo u pana było. Tak, ale tam jeszcze jedna zabawna sprawa, że to była nieduża parafia, tak, ale ksiądz Wojciech miał głównie bloki służby bezpieczeństwa. I w latach 80. ich doskonale zorganizował. Tam był biskup na blok, proboszcz na klatkę schodową, wikary na, że tak powiem, na podest. I oni przychodzili, pomagali w tych wystawach, bo to jeszcze były później kuchnie dla bezdomnych i tam studenci mieszkali. Także zorganizowane cały czas była budowa, bo to ksiądz Wojciech mówił, że kościół musi być zawsze w budowie.
Jak zmieniało się jakieś pomieszczenie, zmieniało funkcję, to musiały się drzwi zmieniać. Kable elektryczne wisiały luzem, żeby można było przemieszczać. Kiedyś się nawet wkopał do burzowca, bo to rozbudowywał się też w głąb. Chciałem jeszcze dużo jeszcze opowiedzieć i żeby sam Pan opowiedział o tych swoich obrazach. Nie tylko tym, ale i tak nasza kamera przyjedzie do Pana Profesora, do pracowni, także pokażemy więcej rzeczy. Dobrze. Natomiast patrzę na twarz tej kobiety tutaj zniewolonej. Ciekawa ta twarz. Niestety ja miałem okazję czytać prasę XIX-wieczną od początku do końca. No i nie wygląda to tak różowo. To prasa komunistyczna to było małe piwko w porównaniu do tej prasy. Ona raczej była taka, można powiedzieć, za zaborcami, a nie przeciwko. O, to także, ciekawe. Także tak, ci nasi patrioci, Mickiewicz, Słowacki czy tam Chopin, to raczej wyjątki niż reguła. Oby, żeby tak teraz nie było. Módlmy się. Na szczęście jest taka gazeta jak nasza. No właśnie, tak. I takie powinny być tylko. Mhm. Proszę Państwa, dziękuję Państwu. Jan Tomaszewski i mój gość, Pan Profesor Rylke. Dziękujemy bardzo.